Okej, okay, halo, halo, witam serdecznie. Zagramy sobie dzisiaj w zupełnie nową grę indie pod tytułem Cyber Shadow. Mówiąc w skrócie, jest to platformówka o charakterystycznej grafice pixel art, nawiązująca do niektórych gier retro, jak na przykład Ninja Gaiden. Charakteryzuje się ona także całkiem wysokim poziomem trudności, tak jak to było kiedyś na różnego typu grach na automaty, jak na przykład Contra albo jakieś inne tutaj tytuły, ale z drugiej strony daje także kilka interesujących nowości, jak na przykład takie oto tutaj cutscenki tego rodzaju. W sumie nawet tutaj nie rozpocząłem z żadnej rozgrywki, po prostu tutaj automatycznie coś się takiego tutaj pojawia, więc to jest chyba jakieś tutaj intro albo coś w tym stylu. Klimaty science fiction, mech, więc proszę bardzo, tak się tutaj to prezentuje. Ale powiedzmy, że sobie już raczej tutaj wyjdę z tego. To nie jest tutaj w ogóle żadna fabuła, więc powiedzmy, że przejdę do samego gameplayu. Wcześniej już tutaj przechodziłem przez chwilę, więc mniej więcej wiem, jak na czym to wszystko tutaj polega. Ale i tak rozpocznę tutaj nową przygodę. No i są cutscenki, proszę bardzo. Czegoś takiego kiedyś nie było. I mamy piękne cyberpunkowe miasto. Tak jest. Chyba bohater w jakiejś tej symulacji był. Dobra, w każdym razie przechodzimy do samego gameplayu. HUD jest raczej tutaj dosyć prosty. W górnym lewym rogu macie tutaj HP. Czyli jeżeli właśnie raz oberwę, to tutaj otrzymuję jeden damage i w zasadzie tyle. Później mamy punkty jakiejś tam many, jak na razie no nie możemy z tego skorzystać i to chyba jakaś tutaj punktacja. Jeżeli chodzi o samo sterowanie, mogę tutaj skakać, mogę uderzać. I to uderzanie jest tylko właśnie w tym kierunku, w którym się tutaj bohater obraca. Więc to jest tutaj bardzo proste. Dobra, możemy porozmawiać. No dobra, czyli dobrze cię tutaj widzieć w jakimś stanie możliwym do operacji, tak? Przepraszam, że przerwałem ci odpoczynek, ale nasza misja jest teraz znacznie bardziej pilna. Nasz mistrz potrzebuje tej pilnej pomocy. Wiele stało się od ostatniej eksplozji. Opowiem ci o reszcie, jak tylko będziemy tutaj szli dalej. Jesteś osłabiony przez niedobór jakiejś tej esencji. Twój system witalny długo tutaj nie wytrzyma. Jesteś na jakimś pożyczonym czasie, tak się tutaj tłumaczy? Pożyczony czas, nie wiem, czas ci się kończy prędzej. Żeby było jeszcze gorzej, jestem pewien, że to wszystko obudziło jakiegoś doktora Progena, kimkolwiek on jest. Dobra, powinniśmy się ruszać. Bo więc z tego co rozumiem, właśnie mamy tutaj tego save'a, nawet w dolnym lewym rogu macie tutaj taki znacznik. Chociaż nie jest to tutaj dokładnie wytłumaczone. Offline jest, są jakieś tutaj systemy. A z tej strony... Security status, no coś w tym stylu podobnego, dobra. O, jeszcze tutaj regeneracja zdrowia. Więc jak na razie mamy tutaj do czynienia z jakimś takim bardziej tutorialem, można powiedzieć. Log file, co się dzieje? Beta released. Jakaś beta tutaj, okej. Status health, critical essence level. 37% zdrowia jakiejś esencji, ale... Czy to dotyczy mnie, czy kogoś innego? Może jakiegoś tutaj systemu, ciężko powiedzieć. Dobra, co my tutaj dalej mamy? A, czyli to jakieś tutaj przejścia mogę odblokowywać takimi oto przyciskami. Więc gameplay super prosty jak na razie się wydaje, ale im dalej tutaj z gameplayem, tym więcej rzeczy będzie się tutaj działo. Dobra, pierwszy chapter wygrany, rozdział, wspaniała sprawa. Taki bardziej tutorial. No i teraz przejdziemy sobie właśnie na bardziej interesujące tereny z przeciwnikami. I posłuchajcie tylko tego soundtracku, jak to wszystko tutaj brzmi interesująco. Więc tutaj się dopiero zacznie. Tak jest. Idziemy do samej akcji. I dobra, mamy tutaj save'a. Jeżeli byśmy zginęli, no to właśnie tutaj się odrodzimy. I mamy pierwszych przeciwników. No wystarczy im tutaj jednego hita tylko sprzedać i w zasadzie tyle. Więc proszę bardzo. A zaraz tutaj była jakaś chyba walka z bossem albo z kimś, więc to będzie już trochę trudniejsze. Więc postarajmy się nie otrzymywać żadnych hitów. Może coś z tego wyjdzie. O nie, ci są jeszcze latający. Dobra, w tą parę jakbym tutaj wpadł, to również bym tutaj stracił. No to też trzeba tutaj zwracać na to uwagę. Dobra, mordujemy wszystkich. No i powoli zaczyna być już tutaj... Trochę ciężej z tymi wszystkimi, dobra, mordujemy. I chyba jakaś tutaj walka z bossem była niedaleko. A, to są jeszcze jakieś tutaj punkty. O, wow, otrzymałem od niego damage, chwila, moment.
Tego się tutaj nie spodziewałem. I co jakiś czas jeszcze tutaj z pleców ktoś do mnie wskakuje. No, patrzcie na to, jest tutaj walka z bossem, ale w zasadzie nie jest on jakoś tutaj super ciężki. O nie, za wcześnie tutaj zrobiłem. Dobra, załatwiony, proszę bardzo. Więc w sumie gameplay całkiem prosty, ale bardzo przyjemna w zasadzie gra, muszę przyznać. Ona jest ogólnie tutaj dostępna na tym Xbox Game Passie, więc jeżeli chcecie, to możecie sobie to wypróbować. Dobra, co my tutaj mamy? Ten doktor Progen przetrzymuje nasz klan. On syfonuje ich moce, co to znaczy, jakoś nie wiem, przetrzymuje. Ledwo udało nam się wziąć cię na czas. Dobrze, że się do ciebie nie dostali. Jeden z naszych kompanów jest niedaleko, ale niestety powoli zanika. Musimy się z nim spotkać, dobra, okej. Czy jakiś tutaj z kompanów naszych będzie? No szczerze mówiąc, jak tutaj przechodziłem, to jeszcze nie udało mi się do tego dotrzeć, więc nie wiem, zobaczymy. O, co ja tutaj zyskałem? Chyba jakiś skill jest tutaj możliwy, kurde, trochę życia jeszcze tutaj straciłem. A, przy okazji jest jeszcze jedna ciekawa sprawa, jeżeli wejdziemy tutaj właśnie w inwentory. No jak na razie nie mogę tutaj niczego dodać, ale za to mogę spojrzeć, patrzcie na to. Jakaś tutaj kobieta. Więc nie mam pojęcia, kto to może być. To może tego kompana tutaj szukamy właśnie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, trzeba się tutaj tych pozbyć. Kurde, już dużo życia tutaj straciłem niestety. No, ta gra jest tutaj na wysokim poziomie trudności. Trzeba tutaj jednak uważać, żeby nie zginąć, dobra. I teraz szukamy tego całego zdrowia. Chyba tutaj coś się znajduje. Dobra, tak jest, jesteśmy na fulla. Mamy i save'a. Więc proszę bardzo, rozgrywka dosyć tutaj prosta, trzeba przyznać, jak na razie, ale będzie się tutaj działo jeszcze znacznie więcej. Proste sterowanie, ale jednak wymagające. Dobra, tego tutaj ładujemy. Dobra, i teraz z tym sobie... O kurde, jeszcze tutaj nie podskoczyłem. A ten co? Ta jakieś bomby jeszcze zrzuca. Kurde, muszę go jakoś tutaj załatwić. Dobra, come on! Ostatnie zdrowie mam. Kurde, to jest jednak ciężka gra. Kolejny tutaj z tymi bombami. Muszę się dostać dalej. W sumie za pierwszym razem nie zginęłem aż tak szybko, więc nie wiem. Może jeszcze damy radę to wszystko tutaj zwyciężyć. Dobra, mamy zdrowie. I mamy jeszcze walkę z bossem. Kurde. To jest jednak wymagające, muszę przyznać. Tak samo jak w tym Ninja Gaiden, z tego co tutaj słyszałem. Dobra, i teraz tego trzeba się tutaj pozbyć, więc powoli. Powiedzmy, że tak po dwa strzały. Come on. W sumie jak na razie da radę to wszystko tutaj zwyciężyć. Dobra, come on. Załatwiony. Dobra, gram do pierwszej śmierci. Zobaczymy, jak daleko tutaj uda mi się dotrzeć. Dobra, co my tutaj w ogóle mamy? To jest jakiś tutaj odkurzacz. Dobra, został załatwiony, proszę bardzo. I też jakieś dodatkowe zdrowie. A w sumie nie muszę chyba tego... A może i się opłaca. Dobra, czyli będę już tutaj na fulla. Po raz kolejny w górnym lewym rogu. No i ciśniemy dalej. No tutaj mi akurat jeszcze nie było, więc nie wiem, czego się tutaj dokładnie spodziewać. Dobra, i to chyba jeszcze raz należy tutaj stuknąć, bo on się jakoś tutaj regeneruje. Widzicie to? Aha, okej, czyli tak to tutaj funkcjonuje. Dobra, i powoli... Dobra, jeszcze dajemy radę. Teraz na odkurzacz trzeba sobie tutaj radzić. Come on! Chodź no tutaj. Dobra, raz dostał. Chyba jeszcze raz trzeba. Dobra, okej. Nie, muszę przyznać, że... Przyjemna tutaj rozgrywka. Ale nie jest tutaj łatwe do wymasterowania, żeby wszystko tutaj tak dobrze wychodziło. Kurde. Całkiem sporo tych przeciwników teraz. No nie! Come on, damy radę. Patrzcie na to. Dobra, teraz się na tym skupmy. I jest safe, okej. Czy jednak daje tutaj życia na maksa, się okazuje. Macie tutaj w górnym lewym rogu, okej. O, co to jest? Walka z bossem? Ja nie byłem na to gotowy, dobra. Najpierw pozbędę się tych wszystkich działek może. Może to jest tutaj opłacalne. Ale co mam tutaj dalej wykonywać, to szczerze mówiąc nie wiem. Halo, halo, potrzebuję pomocy. Smasher. A, tutaj, patrzcie na to, okej.
Czyli tylko coś takiego muszę tutaj wykonać. Więc ciekawa tutaj walka z bossem. Nie jest to jakoś tutaj super specjalnie ciężkie chyba. Może damy radę. Więc come on, próbujemy sobie tutaj poradzić. Dobra, jakieś tutaj 4 albo 5 strzałów. Dobra, okej. O kurde! No nie, ale ja nie mogę właśnie... Jakie tutaj ataki koleś ma? What the hell? Mam 2 zdrowia. Dobra, patrzymy teraz i kończymy. Tak jest, dobra, udało się, całe szczęście. Dobijamy. Uff! Dobra, to było stresujące, ale... czy ja powinien to zbierać? Powiedzmy. O, czy jeszcze więcej zdrowia mamy. Tak jest, dobra. Czyli pierwsza misja zwyciężona. No i nie wiem, piszcie, co sądzicie o tym wszystkim. O tym całym gameplayu. Jak to się tutaj według was prezentuje? Dobra. Czy ja mogę coś z tym tutaj wykonać? Szczerze mówiąc, nie widzę żadnych tutaj możliwości. Tutaj się w menu również nic nie zmieniło. Więc chodźmy dalej chyba. A, patrzcie na to, co ja tutaj w ogóle zyskałem. Jakieś tutaj takie posadzki się pojawiły. Przy okazji nowy typ przeciwnika. No dobra, a tutaj? Wow, co ja tutaj zniszczyłem? W sumie tego się nie spodziewałem. Jakoś należy chyba tą kość tutaj niżej doprowadzić. Tutaj raczej, nie wiem dokładnie. Ciężko powiedzieć. O, nowy typ przeciwnika jakiś. A, bo ja go atakuję raz i później spadam na podłogę. No dobra. Nie, muszę przyznać, że ciekawy gameplay. Jestem tutaj... Ciekawe, jak daleko uda mi się tutaj dotrzeć na jednym życiu. Powiedzmy, że taki challenge sobie tutaj zrobię. O, tutaj mamy do czynienia z jakimś, nie wiem, co laserami tutaj strzela. Kurde. Muszę jakoś tutaj bliżej podejść, nie ma szans inaczej. Jak sobie tutaj radzić z tym czymś, no? O, dobra, załatwiony. To jakiś czołg tutaj był. No dobra, robimy postępy. A, już tutaj spadł ten. Dobra, teraz tego tutaj aktywujemy. Jeszcze raz. Dobra, piękna sprawa. Tu jeszcze się czasami tacy nowi pojawiają. Kurde, co oni w nieskończoność będą tutaj wyłazili? Dajcie mi spokój. Dobra, to by było na tyle. Więc tak, to już nie wiem, czy to można nazwać chapterem trzecim. Chyba się tam nic nie zmieniało już. Jeszcze więcej zdrowia, jak na razie się to nie przyda. Tutaj przeciwnicy, dobra, come on. O, dobra, zadziałało. Więc w sumie nie grałem nigdy w te poprzednie Ninja Gaiden, szczerze mówiąc. Słyszałem tylko o takich wersjach 3D. Szczerze mówiąc, to właśnie tam wiele osób określa jako jedną z najcięższych gier wszechczasów. Pamiętam, że robiłem kiedyś właśnie taką listę najtrudniejszych gry wszechczasów i w różnego typu top listach właśnie takie ten Ninja Gaiden się tutaj pojawiał. Więc to jest jednak tutaj dosyć ciężki tytuł. Ale ta gra da radę to wszystko jakoś tutaj wyrobić. Chyba w każdym razie, z tego co pamiętam, to jeszcze mieliśmy do czynienia ze zdrowiem, więc może to sobie tutaj zabiorę na samym początku. Trzeba tutaj odpowiednio manipulować tym zdrowiem, pamiętać, gdzie to się tutaj zostawiło. Więc tak jest, robimy challenge i może coś z tego tutaj wyjdzie. Jak teraz? Tutaj, a kolejny tutaj. Wow. Trochę dużo tutaj tych much. Mogę kilka na raz zabić. Tamten sobie odleciał niestety. Teraz może damy radę. Kurde! Ale oberwałem tutaj, no nie. Dobra, teraz już tutaj zniszczony będzie, proszę bardzo. No i szukamy kolejnej ilości zdrowia. Kurde, tego jest tutaj tak dużo, że nie wiem. Dobra. Ciekawe, czy można tutaj oberwać, jeżeli bym jakoś z wysoka spadł. O kurde. Nie, chyba nic się tutaj w sumie nie stało. Ej, bo ja mam ostatnie zdrowie teraz. Nie w takim miejscu, kurde. No nie ma szans, nie! Ja nie miałem jak tutaj wygrać! No i tyle! I to jest challenge przegrany. Nie, ja się tak nie poddam, ja muszę jeszcze kolejnego bossa tutaj załatwić. Nie! Nie tak!
Dobra, postarajmy się znowu wygrać, chyba, nie wiem. Come on, dobra, zamordowany. Uff, daliśmy radę, ja nie wierzę. Ta gra jest tak ciężka, ja już tutaj próbowałem dziesiątki razy chyba to przejść. To jest super utrudnione z jednego względu, z tego, że często nawalam w nie tą stronę, którą chcę. To jest takie dziwne opóźnienie, że jeżeli zaatakuję, to nie mogę się odwrócić przez jakiś czas i to tak mi tutaj przeszkadza. I czasami nie wiem czemu i po prostu jestem z odwrotnej strony jakby i po prostu no, dziwnie to działa. Ja co ja tutaj w ogóle zyskałem? Jakiegoś save'a. O nie, jestem taki striggerowany, dajcie mi spokój, to jest... Ja myślę, że to jest prosta gra. Już tutaj rozumiem dlaczego. Dlaczego te Ninja Gaiden czy tam jakieś inne tytuły były ciężkie. Czy na samym początku po prostu, nie wiem, jakoś to prosto tutaj wychodziło, ale teraz... Za drugim razem nie, to nie jest prosty tytuł. To jest hardkorowy tytuł i tyle. Dobra, come on, ale teraz mając tego save'a może uda mi się to wszystko jeszcze tutaj zwyciężyć. Jezu, dajcie mi spokój. Dobra, ale mamy save'a. Dobra, come on. Come on, dam radę jeszcze to zwyciężyć, ja wam mówię. Ja mam talent. Wow, skąd oni się tutaj wzięli jeszcze za wcześniej? Pomocy! Ja nie wierzę. Ta gra chyba wygląda na prostą tutaj, ale to jest tak hardkorowo ciężkie, że już nie wierzę. W sumie w Demon's Soulsach mi raz tutaj zginąłem. Dobra, na tym się tutaj skupmy. Jeszcze tutaj... Ja nie mogę, jak sobie z takim radzić pajacem niesłychanym? Aż tutaj mamy... Wow, what? Co się dzieje? O nie, tego jest zbyt wiele. Dajcie mi spokój. Oni są wszędzie. Dobra, tutaj mamy leczenie. Może jeszcze jest potencjał na wygraną. Ej, daliśmy radę. Daliśmy radę. Jestem w nowym miejscu. Dobra, teraz trzeba jeszcze tutaj odpowiednio skakać. Wow, okej. I prawie tutaj spadłem do przepaści, ale mam jeszcze zdrowie, więc... Może jeszcze coś z tego wyjdzie, dobra. Tutaj mogę jeszcze to tutaj dowalić, come on. No i znowu w złą stronę jakby patrzyłem. To jest tutaj super utrudnienie. Szczerze mówiąc. Dobra, może jeszcze coś z tego wyjdzie. O nie, strzały, one są wszędzie. Dobra, załatwiony. Come on, mam jeszcze tutaj dodatkowe zdrowie. Jakoś czasami to tutaj wychodzi. No ale naprawdę, sami możecie zauważyć, tutaj się takie rzeczy już dzieją. Nie, dosyć tego, o mój Boże. Próbujemy to jeszcze wygrać, ostatnia próba, bo już mam tego dosyć po prostu. Jezu Chryste, co się tutaj dzieje? Nie. Dosyć tej gry mam, wyinstaluję to już po prostu, nie. Ta gra jest tak, ja myślałem, że to jest jakaś prosta tutaj produkcja, ale... Ale nie. Do tego jak tutaj... Znaczy do pierwszej śmierci jeszcze w miarę łatwe to się wydawało, ale jak próbowałem to wszystko powtarzać, to nie, tutaj trzeba tak po prostu spokojnie do tego podchodzić. Często miałem takie sytuacje, że w ogóle w odwrotną stronę tutaj uderzałem. Nie wiem, to sterowanie jest jednak takie jak na tych konsolach starych, na tych wszystkich arcade tytułach, więc nie, to mi chyba tutaj starczy, po prostu zrage'owałem na ten tytuł i idę pograć w Minecrafta, więc to było w zasadzie na tyle na dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że w miarę okej, tutaj przedstawiłem tą całą produkcję i raczej nie będę z tego nagrywał kolejnych odcinków, bo już mam tego dosyć, więc... To jest jednak gra dla takich osób, które są cierpliwe. W zasadzie ta gra jest o wiele trudniejsza niż te ostatnie Demon's Souls, które grałem, więc tak. Będę raczej inne tutaj tytuły, na innych tytułach się tutaj skupiał. W każdym razie gra jest dostępna na... PC-cie, Xboxie, PlayStation oraz Switchu, więc jeżeli chcecie na własnej skórze to wypróbować jeszcze na Xbox Game Passie, no to polecam serdecznie. Dobra, więc to było na tyle. Ja się z wami żegnam, no i do jutra.